Szczęść Boże. Ostatnio słuchałem pewnego kaznodziei, który mówił, że akurat ta Ewangelia, która tego dnia, to nie jest dzisiejsza Ewangelia, jest wyjątkowo mocna i nośna i zawsze kiedy to słyszę, to we mnie się coś burzy, bo każdy fragment Ewangelii jest wyjątkowo nośny, mocny i taki głęboki. Ale dzisiaj ta Ewangelia, którą mamy przed sobą, którą słyszymy, którą czytamy, to wprowadza nas mocno w post, w pewne pokutne właściwości Wielkiego Postu. Ale trzeba je dobrze rozumieć. Jeżeli ktoś rezygnuje na przykład z jedzenia mięsa i po prostu nie je mięsa, to zwyczajnie to jest dzień bez żarcia mięsa. Jeżeli ktoś w każdy piątek nie je mięsa, no to zwyczajnie tyle samo jest to warte, co każda dieta. Dopiero kiedy weźmie pieniądze, które zaoszczędzi, odda na ubogich, które zaoszczędzi na tym, że nie je tego dnia mięsa, wtedy to ma sens. Jeżeli wchodzimy w post i od czegoś sobie żałujemy, czegoś nie chcemy robić, nie chcemy czegoś jeść albo co sobie odmawiamy, to o tyle ma to sens związany z postem, jeżeli zaoszczędzone środki poddajemy na ubogich. Druga rzecz, jałmużna. Dzisiaj mówi Jezus w Ewangelii, że ma jedna ręka, nie wiedzie co daje druga. I to jest sens, ale sens jałmużny jest wtedy, jeżeli to boli albo jest odczuwalne. Jeżeli oddaję ochłap, który jest po prostu tylko kawałkiem czegoś tam, albo drobną sumką, którą mogę oddać, to żadna jałmużna. Jałmużna jest wtedy, kiedy odczuję realnie, że mam mniej. Mogę mniej kupić, albo mniej zjeść, może wypić, albo czegoś innego mnie zrobić. I w końcu modlitwa. Modlitwa też wtedy ma taki sens, jeżeli jest pogłębiona i prowadzi nas do czegoś, aby dalej po tym okresie coś się zmieniło. Jeżeli to jest tylko po to, żeby przez te 40 dni więcej być na klęcząco, okej, to nie jest źle, ale to ma niewiele wspólnego z Wielkim Postem. I każdy z nas chce być kochany, każdy z nas chciałby być kimś. I czasami próbujemy rzeczy dobre, jak na przykład wielkopostne postanowienia, uczynki, przekuć na to, żeby być kimś. To też z Wielkim Postem nie ma wiele wspólnego. Niech twoja lewa ręka nie wie, co daje prawa. Prawa, co lewa. Jeżeli ja coś daję, to muszę dać to uczciwie, a nie oddać ochłap, który mi gdzieś tam zbywa i upada na podłogę.